wynajmujesz swój lokal pod działalność, to wideo jest dla Ciebie. Dlaczego? Dla Twojego bezpieczeństwa. Słuchaj, mam dla Ciebie naprawdę bombę, więc jeśli wynajmujesz lokal, to proszę Cię, wysłuchaj do końca. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Wiedziałeś o tym, że jeśli wynajmujesz lokal lub budynek, to musisz o tym powiadomić ubezpieczyciela? Mało tego, czy wiedziałeś, że jeśli go nie podasz, że wynajmujesz, to ubezpieczyciel nie może odmówić Ci wypłaty za odszkodowania? Mało tego, że są pewne rodzaje działalności, których większość ubezpieczycieli nie podejmie się absolutnie do ochrony. Jakie to działalności? Między innymi związane z gospodarką odpadami, związane z produkcją chemikali i działalność, uwaga, związana z produkcją mebli i wiele innych. Jeśli potrzebujesz takiego wykazu, tych PKD, które są zastrzeżone, napisz koniecznie do mnie wiadomości prywatnej, to wtedy wyślę Ci taki wykaz właśnie takich PKD, które jest zakazane. I teraz tak, dlaczego dla Ciebie to jest takie istotne? Wyobraź sobie, że wynajmujesz lokal w kamienicy. Najemcą jest dzisiaj Zbysio, nieważne. Ktoś, kto prowadzi małą działalność związaną z produkcją mebli i ma PKD ku temu, tak? Czyli ma PKD związane z produkcją mebli. Nagle w wyniku zwarcia instalacji dochodzi do pożaru. Nieważne, czy to jest w tym lokalu, czy w lokalu wyżej, czy miało to już związek przyczynowo-skutkowy, czy też nie. Jeżeli dochodzi do pożaru, przyjeżdża rzeczoznawca, dokonuje oględzin i przekazuje raport do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym widnieje zapis, że lokal był wynajmowany pod działalność zakazaną. I tu pojawiają się naprawdę bardzo wielkie schody. Jak to więc się stało, że agent ubezpieczył? Bo jeśli agent nie dostaje informacji o tym, co dzieje się w środku, w tej działalności, w tej lokalizacji, w tym budynku, no to skąd ma domyśleć się, co jest w środku? Jeśli wynajmujesz więc lokal, nieważne, czy jako przedsiębiorca, czy jako osoba fizyczna, musisz o tym powiadomić ubezpieczyciela. Więc pamiętaj, że każde towarzystwo ma takie zakazane działalności. Jeśli nawet o tym nie zostałeś poinformowany, to wypłaty nie będzie, jeśli akurat ta działalność będzie po prostu w tych zakazanych. Kupuj więc świadomie. I teraz ja wiem. Ja osobiście zawsze zadaję bardzo dużo pytań. Drążę niekiedy bardzo wnikliwie pewne rzeczy. Niekiedy jeżdżę na lustrację, sprawdzam, co w lokalach jest, bo zdaję sobie z tego sprawę, że może wyniknąć w tym kwestii problem. Powiem uczciwie, lipy nie sprzedaję. Lipy nie sprzedaję, więc nie kupisz u mnie polisy, która nie działa. Bo mnie zależy na tym, żeby po prostu, jeżeli wyjdziesz ode mnie z polisą, to żebyś miał to przekonanie, że jeżeli faktycznie coś się zadzieje, to nie zostajesz sam. Lipy nie sprzedaję. Więcej filmów i materiałów dotyczących ubezpieczeń auta, domu, podróży i wiele innych znajdziesz również na moim Facebooku lub kanale na moim YouTubie. Wystarczy, że wpiszesz Beata Gut ubezpieczalnia i znajdziesz tam już ponad 50 filmów z zakresu właśnie ubezpieczeń auta, domu, podróży, życia, firmy rolne. Więc jeśli potrzebujesz informacji dotyczących tej tematyki, zapraszam Cię serdecznie. Jeżeli nie znajdziesz tam tego, czego szukasz, napisz w wiadomości prywatnej czy w postaci komentarza. Na pewno przygotuję dla Ciebie odpowiedź na nurtujące Ciebie pytanie. Pozdrawiam serdecznie. Beata Gut, ubezpieczalnia, Targowica Miejska, Pawilon 33, Końskie.